Bardzo się cieszymy, że Państwo oglądacie teraz ten materiał. Jesteście na tradycyjnym zakończeniu karnawału. To się odbywa u nas raz w roku, zawsze w ostatnią sobotę. Jest to wieloletnia tradycja, która u nas jest kultywowana. Głównie dzięki naszej straży ochotniczej, która zajmuje się całą stroną taką techniczną. Jest to taki wspólny obchód po wsi, który nazywa się wodzeniem niedźwiedzia, Tanzber. Tanzber dlatego, że to kiedyś były jednak ziemie, które należą do trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, stąd ta nazwa. Jest to taka wspólna zabawa, obejście po ulicach Samborowic i wspólne tańczenie razem z tymi niedźwiedziami tańczącymi. Róbcie kółeczko, ro, tańczycie! Teraz, o! Chód niedźwiedzia to taki tradycyjny właśnie symboliczny zwyczaj. Każda gospodyni musi zatańczyć z niedźwiedziem. Kiedyś niedźwiedzią tę sierść, bo ona jest zrobiona z takiej słomy, wyjmowano i wkładano między kapustę. Wtedy zające nie zjadały kapusty, obfitość w domu dopisywała i to taki symboliczny właśnie też, taka symboliczna postać płodności i tego, że życie będzie przekazywane. Także serdecznie zapraszamy do Samborowic zawsze w ostatnią sobotę karnawału. Thank you.